Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażemy tutejsze morze, tak to jest nazwane. To jest taki wielki zbiornik wodny, który ma kilka kilometrów długości. Są tu liczne takie plaże, gdzie ludzie się kąpią. I jest to takie fajne miejsce, gdzie można dojechać sobie metrem. Dużo jest takich drzew iglastych. Wszędzie są takie porobione schody na dół. No i sobie teraz pójdziemy pooglądać, jak to wygląda. Tu się metrem dojeżdża z centrum. Temperatura taka sama jak od 2 miesięcy. Tutaj w Tbilisi ani razu nie padał deszcz przez ten okres 2 miesięcy, jak jesteśmy. I cały czas jest w okolicach 40 stopni, czasami jest trochę więcej. Aczkolwiek widać różnicę na drzewach, bo liście żółtną już, czyli się zmienia cykl pogodowy, ale temperatury są cały czas na tym samym poziomie. A może to właśnie, że tak sucho? Nie wiem, w każdym razie jest gorąco. Cały czas jest tak samo, cały czas jest tak samo. Tu w ogóle nie ma chmur, w ogóle nie ma wiatru, cały czas jest ładna pogoda. Uwielbiam i będę tutaj zawsze przyjeżdżał. No tutaj mają mieszkańcy stolicy takie przyjemności, tu się można pokąpać, tam można na łódkach popływać. No super to wygląda. Jest bardzo spokojne to jezioro, tak więc nie ma żadnych zawirowań. Tutaj można nawet dojechać samochodem. A tam w ogóle są jakieś ruiny. Nie wiem, czy tam dzisiaj pójdziemy, bo to jest dosyć wysoko, nie wiem jak tam dojść, ale to są jakieś ruiny tam na górze, tajemnicze. Tu mają jakieś korty czy coś, nie wiem co to jest. Tam się wypożycza te jachty. A tu, tam dalej są osiedla w ogóle. No super miejscówka tak mieszkać. Bardzo mi się podoba tutaj, że mają tak dużo tych iglastych drzew. Bardzo fajnie to wygląda. I naprawdę można wypocząć. No i Gruzinice tutaj przyjeżdżają odpocząć. Samolot nad nami leci. Nie wiem czego słychać, ale ten. Zobaczcie jaka plaża, jaki wypoczynek. Jak to się wołało? Panie pilocie, dziura w samolocie! A te ruiny to naprawdę mnie intrygują. No niesamowite po prostu. Super jest. Taka jest trochę żwirowa ta plaża i tutaj raczej na łódki się przyjeżdża. Ale jest absolutnie super. Bardzo mi się podoba. Podoba ci się, Marcin? Tak, podoba mi się. Bardzo egzotycznie i bardzo naturalnie. Nie ma takiego molochu przemysłowego, raczej tak jest wszystko zrobione przez ludzi spontanicznie, z czego się dało i jak się dało. A ja też w końcu mam trochę czasu dla siebie, bo skończyłem książkę, muszę się pochwalić. Skończyłem książkę i za 16 dni zaczyna się promocja tej książki. Książka refleksologiczna. W końcu, bo cały czas siedziałem i pracowałem po 10 godzin i w ogóle nie widziałem tego, co się tu dzieje w Tbilisi ani w Indiach, bo cały czas prawie rok pisałem tą książkę. No a teraz skończyłem, więc jestem strasznie zadowolony i mogę sobie chociaż pochodzić i w końcu pozwiedzać, bo my jesteśmy tutaj 2 miesiące, ja może 3 razy na zewnątrz byłem tak za dnia, bo tak tylko wieczory, bo tak to pracowałem. A za tydzień zaczynamy już pracować na Zoomach, lekcje mieć prawie codziennie, więc teraz korzystam z moich wakacji. Potem jak się wyjdzie już za tą plażę i tak dalej, to idzie się wzdłuż tego jeziora. Tu są już w ogóle nieuczyszczane takie, no powiedzmy chodniki, jakieś ścieżki. I można sobie iść. Tu my mamy jakieś 4 km do siebie i chyba możemy iść wzdłuż tego jeziora, bo gdzieś tam musimy odbić i tam się zaczyna centrum miasta. A tutaj w ogóle wygląda, jakbyśmy się przenieśli w ogóle na jakąś countryside zupełną. Wspaniale, no naprawdę czegoś takiego potrzebowałem, takiej ciszy, takiego suchego ukropu, upału, który lubię. No naprawdę fantastycznie, fantastycznie. Gruzja jest bardzo tanim kierunkiem. Znaczy bardzo, no jest tanim kierunkiem, jest taniej niż w Polsce, więc jak planujecie gdzieś wypad na tydzień na przykład, to polecam Gruzję, bo loty są niedrogie, można znaleźć bardzo tanie hotele tutaj i w ogóle no życie nie jest, nie dużo się wydaje, więc wspaniale, bardzo czysty kraj, bardzo ładny kraj, bardzo gościnny i no naprawdę godny polecenia.